Dzisiaj będziemy mieli czat moderowany. Jak będę o coś Was pytał, czy będą jakieś poważniejsze pytania, będę je tutaj udostępniał. Wynika to z ostatniego mojego webinara, jak mieliśmy jakiegoś gościa, który trochę nam przeszkadzał, więc dzisiaj nie chcę, aby uciekł nam czas, bo szanuję Wasz czas, także szanuję swój czas, więc nie chcę marnować na takie głupoty nawet 2 minut. Więc napiszcie. Co u Was słychać? Jak na giełdzie? Poczta, aż wszyscy wejdą do podium i będziemy zaczynali. Tak, tutaj piszecie, że zgadzacie się ze mną, aby moderować ten czat, żeby był spokój. No tak, to jest otwarte spotkanie, więc zawsze zdarza się, że ktoś wejdzie w innym celu, więc tutaj trzeba czasami niestety podjąć takie kroki. Natomiast jeżeli ja będę Wam zadawał pytania, czy też Wy będziecie zadawali pytania, to jak najbardziej ja Wam będę je tutaj udostępniał, także tutaj nic też takiego nie będzie ukrywane, bo też na trudne pytania zawsze staram się odpowiadać. Piszecie, że na giełdzie ostrożnie, że dobrze, także bardzo się cieszę. Teraz jest taki okres dość trudny. Nawet ja prawdopodobnie wyzeruję dzisiaj konkursowy rachunek, ponieważ uczestniczyłem w konkursie XTB Young Cup, ponieważ jestem studentem 5. roku, więc jeszcze chciałem wykorzystać legitymację, natomiast stawka mi uciekła i zaryzykowałem, otworzyłem pozycję wabank, strasznie spekulacyjną na Edku. Edek leci w drugą stronę, ja wpakowałem się przeciwko trendowi, więc raczej ten rachunek wyzeruję. Na szczęście to jest rachunek demonstracyjny, także tutaj oczywiście jak najbardziej nic nie boli, ale chłopaki tam widziałem, czy też może dziewczyny robią po 500%, ja miałem niecałe 100, więc starałem się ich gonić. Natomiast wiedziałem, że albo w tą stronę, albo w tamtą stronę pójdzie, ale zobaczymy, jeszcze jest nadzieja. Ale oczywiście nie polecam w taki sposób otwierać plusy. Ja tyle nie robię, na co dzień nigdy tak nie robiłem, natomiast tutaj musiałem tak zrobić, bo byłem już pod ścianą. Andrzeju, pytasz o pozycję. Ja tutaj pokażę dwie, trzy nawet ostatnie pozycje na bazie tego, co dzisiaj będziemy omawiali. Także będzie też trochę praktyki. Jeśli chodzi o live trading, ciągle mam to z tyłu głowy, natomiast ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i tutaj pamiętajcie, to wiąże się z ryzykiem takim, że ktoś mógłby mieć później do mnie jakieś pretensje. No a ja też staram się unikać takich sytuacji. Zaczynali. Witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Fibonacci Team od kuchni. Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanym strzale stochastycznym. Przedstawię swoje podejście, w jaki sposób można wykorzystać te narzędzie, zwłaszcza na takich płynnych rynkach typu Forex, ponieważ uważam, że najpopularniejsze podejście, które jest ogólnodostępne w internecie, niekoniecznie sprawdza się na rynku Forex i dzisiaj o tym porozmawiamy. Mam nadzieję, że to jest podejście, które Wam przedstawię, zainteresuje Was i sami później po dzisiejszym spotkaniu przetestujecie to oczywiście badając, czy to się dla Was sprawdza, czy nie. Mam nadzieję, że nikt nie pokusi się od razu na wejścia na realne pieniądze. Jeśli chodzi o agendę spotkania, cztery główne punkty, zasady stosowania stochastika w obowiązujących warunkach rynkowych, ponieważ stochastik to nie jest tak uniwersalne narzędzie, które powinniśmy stosować w każdych warunkach. Należy o tym pamiętać, często osoby o tym zapominają. Istota strzału stochastycznego na płynnych rynkach finansowych, tutaj wyjaśnię, na czym to w ogóle polega. Połączeniem powyższej metody z markowaniem cen, a więc to jest doskonałe połączenie, moje ulubione i też Wam to pokażę. Będziecie mogli też swój cały wachlarz inwestycyjny uzupełnić o ten strzał stochastyczny, jeżeli korzystacie z markowania ceny. I przedstawię takie swoje subiektywne sposoby zawierania transakcji w tej metodzie. Tego jest mnóstwo i naprawdę na Google możecie wyszukać masę różnych ciekawych materiałów. Ja przedstawię kilka. Oczywiście to wszystko należy dobrać, dopasować do swoich preferencji,
Jak najbardziej myślę, że bez problemu można takie informacje, zwłaszcza na stronach anglojęzycznych, można znaleźć dość dużo fajnych materiałów, zwłaszcza w USA, bo tam, jeśli chodzi o rynki traderów, ten rynek jest zdecydowanie bardziej rozwinięty. Tutaj pytacie o moją pozycję na tym konkursie. Krzysztofie, jeśli chodzi o stop lossa, ja już w tym poziomie to już bym nie miał nic praktycznie, bo wchodziłem już od początku tego tygodnia musiałem wchodzić full depo, więc wchodziłem pełnym depozytem, w poniedziałek się udało, natomiast już dzisiaj nie. Więc zobaczymy, czy to wyjdzie, czy nie. Natomiast wiedziałem, że nawet chyba pisałem w jednym wpisie na swojej grupie facebookowej, że w nowym tygodniu będę musiał gonić stawkę i albo wykręcę dobry wynik, albo po prostu wyzeruję rachunek, bo chciałem zaryzykować, spróbować dobić się do górnej stawki. Tak czasami niestety jest. Jeśli chodzi o konto, tutaj troszeczkę inaczej zawiera się transakcje niż na realnych rachunkach, ponieważ tutaj ludzie wykręcają po kilkaset procent. No i jeżeli chce się osiągnąć dobry wynik, to trzeba gonić albo też uciekać stawce, jeżeli jesteśmy pierwsi. Jeśli chodzi o markowanie ceny, omówimy to w dalszej części. Jeżeli nie wiecie, na czym to polega, będzie na to czas. Interpretacja stochastika na Forexie. Słuchajcie. Napiszcie mi, kto z Was, myśląc o stochastiku, stosując stochastika, nie postrzega tego jako strefy wykupienia wyprzedania, a więc nie ma sygnałów na bazie tych tak zwanych stref wykupienia wyprzedania. Więc jeżeli rynek, powiedzmy, jest przy tej górnej granicy, ta linia, przepraszam, nie rynek, linia na stochastiku są przy górnej granicy, to mówimy, jest strefy wykupienia. Jeżeli na dole, to strefy wyprzedania. Dajcie mi znać, kto z Was nie interpretuje w taki sposób stochastika na Forexie. A ja będę tutaj publikował te osoby, żebyście zobaczyli, ile tych osób jest. Bo jak wiecie, stochastika nie się wyłącznie na rynku Forex. Mam nadzieję, że jesteście tego świadomi. Tutaj Wojciech pisze, że nie używa stochastika, tylko CCI. Ten wskaźnik jest na pewno trochę wolniejszy, ale on też daje mniej zgubnych sygnałów. Na czym tutaj to polega? Strefy wykupienia i wyprzedania. Zastanówmy się tak logicznie, jeśli mielibyśmy pomyśleć. Strefa wykupienia mówi nam o tym, że nie ma chętnych do kupowania, prawda? Czy na rynku Forex jest coś takiego możliwe? Płynność na rynku forexowym, jak wiecie, jest tak duża, że praktycznie po każdej cenie możemy zrealizować zlecenie. Nie bierzemy pod uwagę oczywiście danych makroekonomicznych, zwłaszcza payrollsów, gdzie mogą występować luki, czy też bardzo duża zmienność, gdzie nam rozszerzać ten spread i tak dalej. Mówimy o normalnych warunkach rynkowych. Na rynku akcji, zwłaszcza na mniej popularnych spółkach, może dojść do takiej sytuacji, że jest jakaś strefa wykupienia i mamy pozycje, mamy akcje, których nie możemy sprzedać, bo nie ma chętnych do kupienia po tej cenie i wtedy możemy mówić, że jest to jakaś strefa wykupienia. Natomiast na Forexie, w mojej ocenie przynajmniej, pamiętajcie, że to jest moje subiektywne zdanie na ten temat, nie istnieje coś takiego jak strefy wykupienia, wyprzedania. Tutaj jeszcze spoglądam tę chwilę przerwy między moimi przemówieniami, że tak powiem, między moimi kolejnymi zdaniami. Wynikają z tego, że czytam wasze komentarze, bo dość sporo ich dzisiaj jest, więc cieszę się z tego powodu. Więc pamiętajcie, pewnie niejednokrotnie, jeżeli stosujecie stochastika, przejechaliście się na czymś takim, że stochastik był w tej strefie, ale rynek dalej rósł czy spadł w zależności, czy była to tak zwana strefa wykupienia, czy strefa wyprzedania. Jeśli chodzi o rynek forexowy, ja uważam, że stochastik pokazuje nam siłę popytu oraz siłę podaży. To znaczy, jeżeli jesteśmy
Narysuję wam to, żebyście lepiej to widzieli. Mamy tutaj stochastika, prawda? To jest nasz stochastik. Powiedzmy, to jest 80, to jest 20. Możemy ustawić te parametry, w jaki sposób chcemy. I oczywiście stochastik przeważnie wygląda w taki sposób. To jest oczywiście model uproszczony. Nie będę tutaj przedstawiał różnych konsolidacji, gdzie on tutaj jest po środku i tak dalej. I tutaj, jeżeli mamy te linie, to oczywiście mówimy wtedy potocznie, że jest to strefa wykupienia. Jesteśmy w strefie wykupienia, tutaj jesteśmy w strefie wyprzedania. W mojej ocenie to jest błędne podejście, błędna interpretacja, ponieważ ja uważam, że w tym miejscu jest to skrajna siła popytu, natomiast tutaj jest to skrajna siła podaży. Przemawia tutaj również za tym budowa sama stochastika. Nie chciałem Was tutaj zanudzać teorią, natomiast też w Google możecie znaleźć informacje, w jaki sposób jest zbudowany stochastyk i zachęcam Was do przeanalizowania tego i zrozumiecie, w jaki sposób funkcjonuje stochastyk. I myślę, że z całą pewnością zrozumiecie, dlaczego mówię tutaj o sile popytu i podaży. A jeżeli mówię o skrajnej sile popytu i podaży, to znaczy, że w tych obszarach ten rynek będzie przyspieszał do góry. I często, jeżeli macie stochastika, to zdarza się coś takiego, że powiedzmy rynek idzie dość mocno do góry, jest tutaj w tej tak zwanej strefie wykupienia i on w tej strefie zostaje. I rynek cały czas leci do góry i często się zdarza, że traderzy właśnie na czymś takim zerują rachunki. Dajcie mi znać, czy przyjechaliście się wielokrotnie na czymś takim stosując stochastika. Andrzeju, pytasz, jakie ustawienia stochastika, żeby pokazywały siłę. Tutaj nie są tak naprawdę aż bardzo istotne te ustawienia. W zależności, jakim jesteś traderem, tutaj polecam naprawdę poznać się, jak zbudowany jest stochastik i ustawić do własnych preferencji, w zależności od tego, jaką metodę tradingu posiadasz. Jeżeli tradujesz na reakcję dość szybko, na przykład jesteś scalperem, to ten stochastik powinien być bardzo dynamiczny. Natomiast jeżeli starasz się łapać swingi, to musisz pamiętać, że ten stochastik powinien być wolniejszy. Widzę, że trafiłem w sedno, bo bardzo wiele osób pisze właśnie, że przejechało się wielokrotnie na czymś takim, jak te tak zwane strefy wykupienia, wyprzedania. Braliście pod uwagę właśnie to, że rynek znajduje się w tych strefach i wchodziliście w przeciwną pozycję. Także bardzo się cieszę, że tutaj, bo widzę, dużo osób stosuje stochastika, więc jestem bardzo zadowolony, że temat trafił, bo myślę, że nie spotkaliście się właśnie z takim drugim podejściem. I oczywiście przyjdziecie dalej, zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Natomiast zapamiętajcie, stochastik, jeśli chodzi o te strefy, on pokazuje siłę popytu i podaży. Jeżeli jest tutaj po środku ta linia, no to widzimy, że jest mniej więcej taka sama siła popytu i podaży. I też jest to bardziej logiczne, ponieważ to pokazuje nam siłę, a nie jakieś wykupienie, wyprzedanie, co praktycznie jest niemożliwe na rynku forexowym, zwłaszcza na tych bardzo płynnych, popularnych walorach. Jeśli chodzi o zasady stosowania stochastika w określonych warunkach rynkowych, tutaj praktycznie najłatwiejsze to są dwa podejścia i też o tym się zapomina, bo uważa się, że stochastik to jest bardzo uniwersalne narzędzie, wręcz idealne na każde warunki rynkowe. To jest nieprawda. Inaczej należy patrzeć na stochastika, jeżeli jesteśmy w konsolidacji, a inaczej, jeżeli są to ruchy trendowe. I najczęściej właśnie traderzy, którzy stosują stochastika, świetnie zarabiają w konsolidacjach. I to nie ma znaczenia, na jaki to jest interwał czasowy. Jeżeli jest scalper, on świetnie będzie zarabiał na konsolach, na M1, natomiast jeżeli jest to swing trader, to też będzie dość dobrze zarabiał. A jeżeli oczywiście stochastika jako główny element systemowy też świetnie będzie zarabiał w korektach czy w konsolidacjach. Natomiast jeśli są ruchy trendowe bardzo silne, to często właśnie tak jak tutaj odpowiadaliście na moje pytanie, często zdarza się, że wchodzicie na te tak zwane strefy i rynek, te linie stochastyczne przebywają w tej strefie, a rynek ciągle spada bądź leci do góry w zależności jaki był wcześniejszy kierunek. To jest oczywiście bardzo duży błąd i często właśnie ludzie ponoszą bardzo duże straty
mimo że ten stochastik czy RSI czy inny oscylator znajduje się w tej strefie. Jeśli chodzi o konsolidację, one najczęściej teoretycznie oczywiście występują między godzinami 11:30 a 13:30, jeśli mówimy o sesji europejskiej, oraz 18:20, jeśli mówimy już tutaj o dwóch sesjach, czyli oj, przepraszam, tutaj też już mówię o sesji amerykańskiej, bo wliczam jeszcze sesję europejską do godziny 18 jako większa płynność. I tutaj te 2 godziny to są godziny, gdzie najczęściej występują konsolidacje, ponieważ są to wtedy przerwy na lunch. W zależności, jeśli chodzi o sesję europejską, to jest właśnie 11:30 a 13:30, to na pewno nie muszę nikomu tego tłumaczyć, bo już z własnego doświadczenia to zauważyliście. Natomiast jeśli chodzi o sesję amerykańską, to na zamknięciu sesji w Europie, a więc godzina 18, zamyka się sesja w Londynie, do 20 jest też taka przerwa, gdzie często są konsolidacje. I oczywiście to nie jest złota reguła, która zawsze się sprawdza, bo czasami rynki też robią istotne ruchy w tych godzinach. Natomiast jest to zdecydowanie rzadsze. Pamiętajcie, że jest różnie, też wiele różnych wpływów na to, że na rynkach są konsolidacje. Może być to poniedziałek, gdzie nie ma w ogóle danych makroekonomicznych, i wtedy rynek może cały dzień poruszać się między jakimiś technicznymi strefami, czy istotnymi poziomami, czy też jeżeli na przykład jest jakiś strach na rynku przed danymi i też parę godzin przed danymi, na przykład payrollsami albo stopami procentowymi, uciekają pieniądze z rynków i czekają na dany odczyt, to wtedy też możemy spodziewać się konsolidacji. I wtedy, jeśli chodzi o stochastyka, mogą te tak zwane strefy działać, to znaczy rynek będzie bardzo krótko przebywał w zależności, czy jest w tej strefie górnej czy dolnej, przez krótki okres czasu, ponieważ jak mamy konsolidację, to wiecie, rynek dojeżdża do ostatnich maksimów i odbija się, jedzie znowu do domu, do dołu i tworzy nam się formacja prostokąta. Ale to oczywiście dalej pokazuje nam siłę popytu i podaży. Natomiast jest tutaj taka równowaga, nie ma tej przewagi, więc rynek jeździ od góry do dołu w ciasnym przedziale. Tak samo jest oczywiście na stochastiku, wygląda to bardzo fajnie, że rynek praktycznie zawsze respektuje te strefy. I przeważnie, jeżeli ktoś interpretuje stochastika i nie za bardzo wie właśnie, jak ten stochastik powinien działać, jak działa oczywiście na forexie, aby interpretować, to przeważnie będzie wam pokazywał przykłady w konsolidacjach, jak ten stochastik działa, jeżeli będzie starał się przekonać was, że jest to świetne narzędzie i powinniście zawsze patrzeć na stochastika. Natomiast jeżeli mamy ruchy trendowe, a najczęściej one występują od godziny 9 do 11, godzina 9 to jest bardzo fajna godzina, bo wtedy wchodzi Londyn. Oczywiście godzina 9 naszego czasu. Wchodzi wtedy Londyn na giełdę, mamy już Frankfurt, więc ta zmienność jest bardzo fajna. I po sesji azjatyckiej bardzo często ma miejsce narzucenie handlowego kierunku na rynku, zwłaszcza jeśli chodzi o takie popularne rynki typu euro-dolar czy funt do dolara. Później jest ta przerwa na lunch, tak jak mówiłem, występują w niej częściej konsolidacje. Od 13:30 do 18:00 jest to już, są dwie sesje, sesja europejska oraz amerykańska, i tutaj również bardzo często są ruchy trendowe, tak jak właśnie na przykład mieliśmy przed momentem sytuację na euro-dolarze, tak jak pisaliśmy tutaj na czacie, bardzo fajnie wystrzeli do góry, więc w takich sytuacjach lepiej jest wykorzystywać strzał stochastyczny, a więc jeżeli znajdujemy się w górnej bandzie, to szukamy wejścia do góry, więc to na tym polega strzał stochastyczny. I będę wam już tłumaczył, na czym to polega. Przechodzimy dalej, a ja spojrzę na czat, ponieważ dużo od was wiadomości się pojawia. Pytacie o ustawienia. Nie ma ustawień idealnych, więc ja nie będę nawet wam mówił tutaj o jakichś ustawieniach, bo możecie odebrać to jako jakieś złote sety na stochastika, natomiast nie ma czegoś takiego. Wy musicie to dostosować do swojej metody. Każdy trader może mieć inne ustawienia stochastika, jeżeli je dostosuje i będzie zarabiał, będzie mu działał, więc to musicie oczywiście dostosować do swojej metody tradingowej. Jeśli chodzi o interwał czasowy, nie ma to najmniejszego wpływu. Stochastik zawsze dostosowuje się wedle okresów. Pamiętajcie, tutaj bierzemy pod uwagę okresy.
Więc też on możecie stosować stochastikę na każdym interwale czasowym. Tylko pamiętajcie, że na przykład na interwale W1 czy D1 nie można się spodziewać jakichś strzałów stochastycznych. W 5 minut nie zrobicie bardzo wielu pipsów, chyba że są payrollsy. No, ale oczywiście mam nadzieję, że to rozumiecie, że troszeczkę też inaczej się inwestuje na interwale D1 czy W1. Marku, przedstawię wykresy. Jeszcze chwilka. Tutaj będę mówił teraz o strzale stochastycznym i markowaniu ceny, ponieważ jeśli chodzi o te podejście, to są dwa zbliżone podejścia, ponieważ markowanie ceny polega na tym, że na rynku zwiększa się zmienność. Rynek przed jakimś poziomem, tutaj było na początku pytanie o ten strzał, o markowanie ceny, a więc markowanie ceny polega na tym, że rynek przyspiesza przed jakimś poziomem czy strefą, sięguje na bardzo duże dynamiki, na przykład przed odczytami makroekonomicznymi. Jeżeli na przykład mamy odczyt o 14.30, to na przykład o 14.25 na rynku nagle pojawia się bardzo duża zmienność. Rynek leci w drugim kierunku i pojawia się odczyt, na przykład inny niż oczekiwali tego traderzy, analitycy, i rynek gwałtownie zawraca. Tak samo jeśli chodzi o księgowość jakichś istotnych poziomów, klastrów Fibonacciego, stref, linii trendu i tak dalej. Rynek przeważnie do tych poziomów dojeżdża na bardzo dużej dynamice. Też markowanie ceny występuje na tak zwanych motywach europejskich i amerykańskich. Tutaj to są dwa najpopularniejsze motywy, czyli o godzinie 9 i też o godzinie 14.30 do 16. To jest taki przykładowy, jeśli chodzi o sesję amerykańską, bo tutaj należy skupiać się przede wszystkim, czy nie ma istotnych odczytów wcześniej, czyli 14.30 bądź 15.30. Jeżeli takich odczytów nie ma, to ten motyw amerykański najczęściej pojawia się o godzinie 16 i polega to na tym, że otwierają się giełdy w danych krajach, wielkie instytucje wrzucają swoją gotówkę na rynki i narzucają nowy kierunek. Przed tym bardzo często inne instytucje, na przykład jeśli chodzi o motyw europejski, to rynek azjatycki zamyka swoje pozycje i często widzimy tę zwiększoną dynamikę. Rynek podąża w jednym kierunku i gdy wchodzi na przykład Frankfurt, bądź też często jest tak, że Frankfurt czeka na Londyn, jak wchodzą te dwa rynki, nagle następuje bardzo silny zwrot akcji i rynki narzucają nowy kierunek i to jest markowanie ceny. Gołym okiem da się to zauważyć na wykresie, jeżeli na przykład powiedzmy przez tydzień będziecie stale obserwowali rynki pod tym kątem. Jeśli chodzi o te markowanie, tutaj ja udostępniam na tym, gdzie link do webinara. Łukasz jakiś czas temu prowadził webinar, bardzo fajnie wytłumaczył, na czym polega markowanie ceny. Jestem świadomy tego, że nie skopiujecie z tej prezentacji oczywiście tego linku, więc wrzucam Wam tutaj w czacie, macie już na czacie link do tego webinara. Praktycznie ten webinar mówi wszystko o markowaniu ceny, więc polecam go obejrzeć od deski do deski, ponieważ jeśli chodzi o nasz rynek, polski rynek, chyba nic w Polsce lepiej nie wytłumaczył od Łukasza, na czym polega markowanie ceny. I myślę, że po tym webinarze chyba nikt za bardzo się nie zabierze za to, ponieważ nie ma co tutaj więcej dodać, więc polecam Wam obejrzeć cały ten webinar na temat markowania ceny i będziecie mieli w jednym paluszku te zjawisko. Jeśli chodzi o strzał stochastyczny, będziemy przechodzili dalej. Webinary, Krzysztofie, zaczynają się o 18.30. Jeśli chodzi o pierwsze wejście, był to euro-dolar. Tutaj ten wykres jest troszeczkę przybliżony, żebyście lepiej widzieli oznaczenia. Natomiast jeśli chodzi o trend, trend był spadkowy. Tutaj też taka ważna informacja. Trend spadkowy był na tym rynku, dlatego wejście jest na spadki. O tym też za chwilę będę mówił, bo to też jest istotne. Natomiast zobaczcie, na czym to polega. Jeśli chodzi o takie klasyczne podejście, prawda, to które można wyczytać na jakichś blogach, stronach internetowych, czy też często brokerzy właśnie w taki sposób szkolą na webinarach tych darmowych dla klientów detalicznych.
Zobaczcie, jesteśmy tutaj w takiej bazie wsparcia. No jest oczywiście baza wsparcia niezgodna z trendem, ale jak analizujecie Community Outlook na MyFacebooku, to pewnie wiecie doskonale, że większość traderów nie umie wyznaczać trendu. Natomiast tutaj mamy bazę wsparcia, po której można byłoby się spodziewać, że po raz kolejny nastąpi reakcja wzrostowa. I jeśli chodzi o stochastika, zobaczcie, idealnie znajduje się on w strefie, tak zwanej oczywiście strefie wyprzedania. No i tutaj można było spodziewać się, że jest sygnał do wzrostów. Tutaj macie oznaczone to strzałkami. Wejście, które ja tutaj miałem, było na klasyczną linię trendu, natomiast to wejście było na niższych interwałach czasowych. Ja jestem skalperem, więc ja preferuję interwał M1. Natomiast tutaj też była to świeczka H1, więc od razu Wam podpowiem, że wybijaliśmy świeczkę H1 zgodną oczywiście z trendem spadkowym. Na interwale M1 też były dodatkowe sygnały, natomiast M15 to jest też jedno z głównych takich moich view, a więc wykresów, które ja stale obserwuję i wiem, że coś takiego na tym wykresie jest, jak właśnie strzały stochastyczne. Dajcie mi znać, czy macie dobrą jakość dźwięku i obrazu, ponieważ Piotrek pisze nam tutaj na czacie, że przerywa mu łączenie. Piotrze, musisz to u siebie sprawdzić, ponieważ wszyscy piszą, że jest OK. Poczekajcie chwilkę, ja tylko napiszę informacje dla osób. Trochę przyciszyłem ten mikrofon, tutaj parę sugestii padło, że lepiej może przyciszyć ten mikrofon, więc trochę go przyciszyłem, więc może teraz będzie jeszcze lepiej. Mówiłem tutaj o interwale Haydna, więc wybiciu tej świecy, natomiast zobaczcie, w jaki sposób tutaj stochastik daje sygnał. Stochastik daje sygnał do kupna, jeżeli mówimy tutaj o tym klasycznym podejściu, które jest tak popularyzowane w polskim internecie. Natomiast tak naprawdę tutaj występowało markowanie ceny zgodne z trendem spadkowym. Zobaczcie, jaka duża świeczka na interwale M15. I to jest sytuacja, w której bardzo często, jeżeli patrzycie ślepo na stochastika i wchodzicie w longa, to często na pewno z własnego doświadczenia właśnie mieliście takie sytuacje, że rynek bardzo gwałtownie zawracał i często uderzał waszego stop lossa. Nawet nie zdążyliście zarobić kilku pipsów, a rynek praktycznie od początku leci w dół. Zobaczcie, przez jakiś czas rynek, przepraszam, stochastik był tutaj w dolnej tej części, a jak rynek jeszcze spadał. Widzicie, jaki był to duży ruch, zanim ten stochastik odbił się i rynek poszedł do góry. Więc zobaczcie, to jest taki pierwszy przykład na wykorzystanie tego strzału. Dobra, piszecie, że jakość dźwięku się jest lepiej. Widzicie, prawdopodobnie to jest wina plika, ponieważ no, tutaj pamiętajcie, to też nie jest idealne urządzenie, narzędzie i też pewnie trochę szwankuje. To jest pierwszy przykład. Czy są pytania do tego przykładu? Bo jeżeli są, to najlepiej zadać je teraz, to na tym wykresie będę mógł to pokazać, jeżeli czegoś nie rozumiecie. Paweł Styga, pytasz, tutaj podrzucę Wam to pytanie. Nie wiem, czy dobrze rozumiem Twoje pytanie. Jakie inne cechy oprócz sell na wyższym czasie, na przykład H1? Jeżeli pytasz o takie stricte sygnały, to jest oczywiście Twoja sprawa indywidualna tak naprawdę, bo nie chcę sugerować Ci, że jakiś system działa lepiej, jakiś gorzej. Natomiast pamiętaj, że ten strzał stochastyczny, on nie jest wieczny. I tutaj, jeśli chodzi o tacie profitu, lepiej zawsze przejść na wyższy interwał czasowy i sprawdzić, gdzie wypada jakiś istotny poziom cenowy. To jest bardzo dobre
tak naprawdę połączenie. Jeśli chodzi o MOL, to jest sytuacja, bo też pytacie na czacie, z czego wynikał take profit. Zawsze pamiętajcie, jeśli chodzi o MOL, sprawdzajcie tutaj prawą stronę. Tu był okrągły poziom cenowy 1,070, więc ja tutaj take profit miałem okrągłego poziomu cenowego i często te strzały stochastyczne są do na przykład poziomu Fibonacciego, zwłaszcza takich silnych typu 61,8 czy 161,8, do plastru Fibonacciego, do geometrii, właśnie do okrągłych poziomów cenowych, do istotnych stref, czy na przykład do klasycznych formacji, do wybicia na przykład podwójnego, do nowego szczytu, na przykład tworzy się formacja podwójnego szczytu, jest dobijanie do ostatniego wierzchołka. Ja często nie staram się wejść, nie staram się próbować wejściem nowych szczytów, tylko biorę pod uwagę, że może powstać właśnie formacja podwójnego dołka szczytu i na te dobicie do tego ostatniego wierzchołka zawieram transakcje na bazie właśnie takich strzałów. Patrzę dalej czat, bo dość dużo pytań. Więc musicie uzbroić się w cierpliwość. Ja tutaj przeczytam od końca, ponieważ troszeczkę zasypaliście pytaniami. Dariusz pyta, na jakim interwale określiłeś trend? Na interwale H1 był wyznaczony trend. Trend spadkowy na euro-dolarze bardzo długo trwał, więc tutaj teraz mamy oczywiście trend wzrostowy i pewnie Was to troszeczkę myli, natomiast był tutaj trend spadkowy. Dla mnie, jako dla skalpera, H1 i M15 to dwa najważniejsze interwały czasowe. Jeśli mówicie, skąd macie wiedzieć, kiedy wejść w pozycję, tak jak mówiłem, nie chcę sugerować żadnych strategii. Oczywiście na koniec tego webinara powiem o kilku fajnych metodach, natomiast to wszystko zależy od waszego podejścia. Jeżeli w ogóle nie stosujecie stochastika, to też nie będę was namawiał do stosowania stochastika pod względem tych strzałów stochastycznych. Natomiast jeżeli stosujecie stochastika, to ja przedstawiam wam inne podejście, w mojej ocenie dużo lepsze. Bo oczywiście mówimy o strzale stochastycznym zgodnym z trendem. I też jaki będzie to interwał czasowy, to zależy od Was, bo pamiętajcie, jeżeli na co dzień inwestujecie na interwale H4, H1, no to nie przerzucajcie się na M1, dlatego że ja tak robię, czy ktoś inny, Wasz znajomy tak robi, to nie o to chodzi. Te strzały występują na każdym interwale czasowym, tylko jeżeli na przykład będziecie wchodzić na M15, no to sprawdzajcie na przykład interwał H1, czy tutaj też nie ma takiego możliwego strzału stochastycznego. Często stochastik, jak macie stochastika, to możecie zauważyć, że te linie, które są tutaj, prawda, w tej strefie tak zwanej wyprzedania, one będą na każdym interwale czasowym właśnie w tym samym miejscu. Więc musicie o tym pamiętać. Czytam dalej pytania. W którym momencie zawarłem pytanie po zamknięciu świeczci, czy według Stocha na wybicie świeczci z H1. Stochastik to nie jest narzędzie, on cały czas się zmienia, więc musicie pamiętać. Samo dojście do strefy dla mnie już jest informacją, że może być to strzał stochastyczny. Zobaczcie, ta linia również tutaj trendu nie była również przypadkowa, ponieważ dla mnie to też jest dodatkowa informacja, że tutaj może dojść do fajnego zjazdu ceny w dół. Słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o te strzałki, to nie są, bo wy sugerujecie się chyba, że to są sygnały, prawda? To nie są sygnały. Ja tutaj oznaczam, chciałem wam pokazać zakres reakcji rynku, natomiast jak najbardziej te strzałki nie pokazują aż takiego sygnału, więc musicie o tym pamiętać. Jeśli chodzi o inne wskaźniki, to oczywiście, tak jak mówiłem na początku spotkania, to wszystko zależy od Waszych preferencji, od preferencji analitycznych, więc jeżeli macie inne wskaźniki, które lubicie, jak najbardziej możecie stosować z tym narzędziem.
Pytacie mnie o świeczki czy słupki. To nie ma znaczenia, czy ja analizuję słupki czy świeczki. Naprawdę, to już są takie detale. Grzegorzu, pytasz, ile procent wyciągam na tej metodzie? To nie jest szczególna metoda, która jest przeanalizowana przeze mnie jako oddzielna. To jest wkomponowane w mój trading. I tak naprawdę to, ile będziesz procentów wyciągał, zależy od Twojej trafności, skuteczności, a także wielkości kapitału, więc na to pytanie nie da się odpowiedzieć na podstawie jednego strzału stochastycznego, więc musisz o tym pamiętać. To ja mam to oczywiście wkomponowane w swój cały system. To nie jest pojedynczy element, który ja wyłącznie stosuję w swoim tradingu. Natomiast gratuluję Ci Twoich kilkuset procent miesięcznie, bardzo się cieszę i życzę tego, abyś dalej utrzymywał taki świetny wynik. Jeśli chodzi o warunki wejścia, słuchajcie, tutaj to pytanie przewija się non-stop. Na koniec spotkania omówimy mniej więcej takie przykłady, ponieważ to wygląda w taki sposób, jakbyście chcieli swoje metody porzucić tylko dla strzału stochastycznego, a pamiętajcie, że to jest tylko jeden element tak naprawdę i go można dołożyć do strategii, więc nie porzucajcie chociaż swoich systemów, ok? Bo tutaj widzę, troszeczkę się za bardzo podpaliliście tym. Wiesław, pytasz, czym się różni taki strzał od podobnych momentów w porannych godzinach? No, niczym praktycznie. Nie brałem pod uwagę, że ktoś inwestuje z Was na sesji azjatyckiej. Jeżeli ktoś inwestuje, jak najbardziej może coś takiego stosować także na sesji azjatyckiej. To nie ma żadnego z tym problemu. Michał, pytasz, czy to nie jest po prostu wybicie z prostokąta bez stochastika? Można to również brać pod kątem breakoutów, natomiast pamiętaj, że to jest akurat taki przykład, który to obrazuje, ale możesz mieć również sytuację, gdzie masz poziom Fibonacciego, powiedzmy 61,8 i to nie będzie dochodziło do breakoutu. Powiedzmy, mierzysz cały swing spadkowy, gdzieś tutaj jest ten poziom i rynek dobija bardzo mocno do niego i masz ten strzał stochastyczny. Tutaj bardziej polega na tym, że masz te linie na dole, a rynek jedzie w dół, tak? A więc pokażę jeden bardzo fajny system oparty na bandach Bollingera. Te bandy Bollingera też są troszeczkę inaczej interpretowane w internecie, więc to myślę, że też lepiej Wam zobrazuje całe te podejście. Idziemy dalej. Kolejne dwie pozycje na tak zwane strzały. Tym razem były to longi. Tutaj też mieliśmy już tendencję wzrostową. Pamiętajcie, ja bardzo lubię obserwować MyFixbooka, dokładnie śledzę euro dolara na MyFixbooku i sprawdzam tam, jak są pozycjonowani traderzy detaliczni. I często pamiętajcie, jeżeli są wartości typu 75%, 80% w jednym kierunku, 90%, to rynek najczęściej leci w drugą stronę. I nawet dzisiejsza sytuacja. Bodajże euro-dolar nie schodził poniżej 70% traderów w shortach. Natomiast jak rynek zachował się przed momentem, prawdopodobnie dalej rośnie. Pewnie doskonale wiecie, więc to też taka podpowiedź, w jaki sposób określać kierunek. Natomiast zobaczcie, gdzie znajduje się stochastik. A jak rynek się zachował, tak? Tutaj oczywiście wejścia były na niskich interwałach czasowych. Jeśli chodzi o interwał M15, tak jak mówiłem Wam, to jest moje view, a więc ja obserwuję ten wyższy interwał czasowy. Klasycznie, nie wiem, czy kiedyś czytaliście o czymś takim, czy coś takiego stosujecie, ale na przykład klasyka mówi, że jeżeli handlujecie na H1, no to obserwować stale powinniście D1, obserwować tam trend i tak dalej, a wchodzić na M15, aby te wejścia były precyzyjnie. Więc ja na przykład na M1 wchodzę, a obserwuję stale M15 oraz D1. Miałem kiedyś brokera, który miał bardzo fajne wykresy tickowe, więc też obserwowałem wykresy tickowe. Natomiast teraz tego nie robię, bo nie jest to za bardzo potrzebne. Więc też zachęcam Was do tego, aby obserwować stale te wyższe interwały czasowe. Dobra.
Jeśli chodzi o bieżącą sytuację, zobaczcie, mamy tutaj dalej tego stochastika w górnej strefie i tak naprawdę widzicie, że te linie są na górze i tak naprawdę ta dynamika wzrostów jest bardzo duża. Zobaczcie wielkość tych widocznych świec. One są bardzo duże i ten stochastik po raz kolejny może zmylić traderów, którzy wierzą w te strefy wyprzedania, wykupienia. Tutaj mogą szukać shortów, tym bardziej, że rynek jeszcze wybił świeczkę na MB12. No i zobaczcie, można się dość mocno przejechać. Czy są pytania do tego przykładu? Jeżeli nie, to jedziemy dalej. Ponieważ mam też w dalszej części przedstawione parę takich propozycji, jeśli chodzi o przykładowe strategie, ale także przejdziemy na platformę inwestycyjną, więc też mogę Wam pokazać to na platformie, jak to wygląda. Januszu, jeśli chodzi o ten wskaźnik, to oczywiście moim zdaniem zastosowanie jest praktycznie identyczne, bo RSI też w mojej ocenie działa podobnie jak stochastik, więc też takie strzały też można jak najbardziej zastosować do tych wskaźników. Złota zasada, specjalny oddzielny slajd dla tej zasady. Przede wszystkim pamiętajcie, jeśli chodzi o strzał stochastyczny, on musi być zgodny z trendem. Jeżeli on nie jest zgodny z trendem, no to ogólnie slipa, bo tutaj możecie się rozjechać, że będą mylne sygnały. Ogólnie powinno się tradować z trendem. Myślę, że nie muszę Wam tego tłumaczyć. Zdecydowanie łatwiej jest tradować z trendem. A wydaje się, że nikt z nas w tym pokoju nie posiada takich pieniędzy, że mógłby walczyć z trendem i mógłby narzucać kierunek taki, jaki mu się podoba. Więc pamiętajcie, zdecydowanie łatwiej wykorzystywać ten strzał stochastyczny z trendem. To jest złota zasada i pamiętajcie, nie wchodźcie, jeżeli jest niezgodny trend, bo możecie się rozjechać, ta reakcja rynku może być bardzo mała. To zależy też od oczywiście interwału czasowego, bo jeśli chodzi o powiedzmy interwał M1, w normalnych, spokojnych warunkach rynkowych na euro-dolarze spodziewałbym się ruchu no powiedzmy od 3 do 6 pipsów, taki ruch bezpieczny. To znaczy, że ja chcę tyle wziąć i mnie nie obchodzi, że rynek poleci 50 pipsów dalej. Jeśli chodzi o interwał M5, to będzie to od 5 do 10. M15 to tak powiedzmy od 10 do 15 do 20. Na hajdy, na tym strzale stochastycznym można nawet śmiało wyciągnąć 30 pipsów. Tak jak mówiłem, interwał czasowy, pamiętajcie, czym wyższy ten zakres ruchu będzie troszeczkę większy. Januszu, o takim wskaźniku tutaj piszesz jeszcze O przed nazwą. Nie słyszałem, więc nic nie mogę powiedzieć na temat tych wskaźników. Ja ogólnie nie jestem aż takim dużym zwolennikiem wskaźników. Musicie o tym pamiętać. Wiesławie, jeśli chodzi o sytuację z godziny 7, no, musisz pamiętać, że ja o godzinie 7 tworzę analizy na Watchmy Chart oraz FX Room, a ja też nie lubię tej godziny, ponieważ bardzo często o godzinie 8 są cofki, zmyłki. Nie lubię być z pozycją, bo może być taka sytuacja, że otworzę o 7, powiedzmy 7:40, 7:30 czy o 7 pozycję i rynek nie jedzie. Wolę tradować na sesji europejskiej, przed sesją europejską nie lubię tradować, więc nie zawieram praktycznie żadnych transakcji, mimo że już obserwuję rynki i widzę, że tak naprawdę widziałbym tam jakieś transakcje, sygnały, ale nie zawieram zbyt często. Przejeżdżałem się w długim terminie o tej godzinie na transakcje. Jedziemy dalej. Możliwe sposoby zawierania transakcji. Tutaj tak naprawdę też to wszystko zależy od Waszych metod. I pamiętajcie, ja niczego tutaj Wam nie narzucam, ponieważ pewnie macie już tak naprawdę swoje ulubione sposoby zawierania transakcji. Jeśli chodzi o pierwsze takie podejście, to wykorzystanie zleceń buy, sell, stop ustawionych między strefami, a więc jak wiecie, jest tak, że jest strefa powiedzmy wsparcia, rynek ją wybija i jest kolejna strefa wsparcia i często między tymi dwiema strefami jest bardzo duża dynamika i rynek nie ma praktycznie żadnej zapory, więc leci dość mocno. Jeżeli oczywiście mamy wtedy tak, widzimy, że rynek znajduje się
W tej dolnej strefie, jeśli chodzi o stochastika, te linie są w dolnej strefie. Widzimy, że może być stochastyczny, jest on oczywiście zgodny z trendem. Inne nasze oczywiście sygnały są również zgodne, bo to pamiętajcie, strzał stochastyczny. Można to stosować jako cały prosty system, natomiast dla osób, które tego na ogół nie stosowały, polecałbym też mieć swoje sygnały wcześniejsze, które macie w swojej strategii, ponieważ to będzie troszeczkę bezpieczniejsze na pewno. I wtedy oczywiście zawieramy pozycję za pomocą tego zlecenia, bo dynamika może być tak duża, że nie zdążymy z palca wejść, bo często są ruchy na wiele, wiele pipsów. Wejścia z ręki po otrzymaniu sygnału to mamy sytuację, że na przykład wybija nam świeczkę poprzednią bądź bara, w zależności jaki wykres stosujecie oczywiście. I tutaj też może być to na przykład wybicie linii, powiedzmy, oporu, poprowadzono po wierzchołkach jakieś korekty w impulsie wzrostowym, na przykład do poziomu 61,8, jeżeli mamy odmierzony swing spadkowy na interwale H1, przepraszam. Więc mamy tutaj jakiś spadkowy, tutaj mamy 61,8, a tutaj powiedzmy na niższym interwale czasowym utworzyła nam się fajna korekta. Dajemy sobie linię, rynek strzela do tego poziomu 61,8 i wtedy ma miejsce również strzał stochastyczny i gwarantuję Wam, że bardzo często rynek właśnie w tym miejscu będzie się znajdował w tej górnej strefie i dopiero później gdzieś tam w ramach reakcji ten poziom, oczywiście to jest przykład, z tym poziomem dochodzi do reakcji, ten stochastik zjeżdża. Pamiętajcie, te wszystkie wskaźniki to są oczywiście pochodne ceny, więc najpierw jest reakcja ceny, dopiero później wskaźnik się do tego dostosowuje, więc też pamiętajcie, jak rynek reaguje na 61,8, a macie stochastika, to on oczywiście bardzo ładnie zjedzie do dołu i na historii będzie piękny sygnał pokazujący, że stochastik potwierdził fajnie 61,8. Dobra, nie ma pytań, idziemy dalej. I tutaj bazujemy bardziej na tradingu reakcji, szybko zabezpieczamy zyski, musimy mieć plan na wyjście. Tutaj pytaliście właśnie, jakie ma być wyjście. Tak jak mówiłem, ja na przykład te wyjścia wcześniejsze miałem na okrągły poziom cenowy, natomiast jeśli chodzi o widoczne te poziomy, miałem to oczywiście matematycznie wszystko ustawione, już nie pamiętam, ale to było chyba 3,6 pipsa, 3,5 pipsa. Coś koło 3 pipsów, tyle mnie interesowało, także patrzyłem również na lewą stronę wykresu, bo też pamiętajcie, ta lewa strona wykresu najwięcej informacji tak naprawdę daje, jeśli chodzi o jakieś istotne poziomy, ponieważ rynki na nie reagują. Ale oczywiście, jeżeli macie swoje sposoby zawierania transakcji, nie porzucajcie ich, jak najbardziej stosujcie. To jest oczywiście tylko przykład zastosowania, jeżeli na przykład nie mielibyście pomysłu. Przykładowe strategie, tak naprawdę. Są dość trzy takie dość fajne, proste, które mi się podobają, które pomyślałem, że Wam tutaj przedstawię. Oczywiście to nie są żadne złote grale, jak każda strategia na Forexie czy na innym rynku. Natomiast pamiętajcie, ten strzał stochastyczny możecie dołożyć do każdej swojej strategii tak naprawdę. Jeżeli stosujecie stochastika i na przykład bardzo często przejeżdżaliście się na tym, że wchodziliście właśnie na bazie tych stref, powiedzmy w strefie wykupienia na shorta, rynek leciał dalej do góry, bo trend jest oczywiście pewnie wzrostowy, to pamiętajcie, że teraz wiecie mniej więcej, dlaczego nagle rynek, gdy powinien już spadać, bo jest w tej tak zwanej strefie wykupienia, teraz jeszcze bardziej leci do góry, jeszcze bardziej się rozpędza, czy też jeżeli już wiedzieliście, czym jest markowanie ceny, to teraz zobaczycie, że jak dołożycie do tego stochastika, to zaobserwujecie, że ten stochastik wtedy bardzo fajnie na bazie tego strzału stochastycznego działa. Jeśli chodzi o pierwszą taką potencjalną strategię, która mi się podoba, to strzał stochastyczny na tak zwane dobicie do poziomów, a więc mamy na przykład poziom FIBO, tak jak mówiłem, z tym 61,8. I rynek przed tym poziomem dość mocno dobija, nagle zwiększa się dynamika, dojeżdża bardzo mocno do góry i to jest właśnie to markowanie ceny. Ma to głównie za zadanie wystraszyć niedoświadczonych traderów, że coś jest nie tak, że zaniedbują ten poziom i nagle również na bardzo dużej dynamice dochodzi do zmiany kierunku, reakcji na ten poziom FIBO, czy strefę, czy bądź linię trendu. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacja zgodnie z trendem, a więc kierunek musi być zgodny z trendem, tradujemy się z trendem.
Drugi przykład, strzał stochastyczny po wybiciu wstęgi Bollingera i kontynuacji tego ruchu. Zgodny z trendem, tutaj też wejdę na platformę, wstawię szybko Bollingera, stocha i myślę, że wytłumaczę Wam, o co chodzi, ponieważ jak wiecie, Bollinger z reguły porusza się w tym zakresie, mamy odchylenia standardowe. Natomiast i też w internecie można przeważnie znaleźć opisy, gdzie powinniśmy wchodzić przy górnej bandzie na shorty, przy dolnej na longi. Natomiast zdarza się, że rynek wchodzi, testuje widoczną bandę, na przykład górną, zamyka się powyżej tej bandy i nagle jest bardzo mocny wystrzał do góry. Jeżeli stochastyk jest też również w górnej części, to też możemy tutaj bardzo fajnie wykorzystać całe to podejście. I też jeśli chodzi o takie klasyczne właśnie podejście do Bollingera, wcześniejsze, gdzie jeszcze Forex nie był popularny właśnie, to tutaj, czy też na rynku opcji, bo to te narzędzie zostało właśnie głównie stworzone przez twórcę do rynku opcji, to takie podejście najpierw było preferowane, a więc wybicie zgodne z trendem, ponieważ mówimy tu o sytuacji, gdzie jest trend wzrostowy i rynek zamyka się powyżej górnej bandy i ten stochastyk również jest na górze, to wtedy możemy spodziewać się bardzo fajnego wystrzału. Nic na wykresach nie mam wyznaczone, więc to też nie będą przygotowane przykłady. Zobaczymy, czy tak na świeżo uda nam się coś znaleźć, bo mam nadzieję, że też mi pomożecie, że coś wy też znajdziecie fajnego. Siatka zleceń między istotnymi strefami. Też wiem, że na pewno są traderzy, którzy na przykład pracują, mają ustawione gdzieś zlecenia z automatu, czy też na przykład ustawiają siatki zleceń. To też coś takiego można wykorzystać między innymi strefami, ale oczywiście to już jest dla bardziej zaawansowanych traderów, którzy potrafią wyznaczyć takie obszary na wykresie, w których może dojść do zwiększenia dynamiki ruchu, do dobicia do jakiejś strefy. To oczywiście takie coś można również wykorzystać. Natomiast tutaj już też nasuwa się pytanie, czy dla takiego tradera w ogóle potrzebny jest ten stochastik. Moja odpowiedź oczywiście jest taka, że nie, że pewnie taki trader już profesjonalny z dużym stażem nie będzie potrzebował do stochastika, do takiego potwierdzenia, bo to jest oczywiście stochastik w tym ujęciu będzie tylko potwierdzeniem. Dobra, przechodzimy dalej. Teraz przejdziemy na platformę. Pamiętajcie, ja jestem cały czas dostępny, więc jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je na czacie. Zobaczcie, jaki wystrzał ceny, prawda? Tutaj, jak przeanalizujecie MyEquity Booka, zobaczcie, ile procent traderów detalicznych na euro dolarze jest shorta. I szukamy Bollingera. Tutaj troszeczkę może wrócimy do. Chociaż zobaczcie, jest świetny przykład. Akurat rynek jest na tyle fajny, że teraz, że dał nam od razu przykład z bieżącej sytuacji. Zobaczcie, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o Bollingera, zamykamy się powyżej górnej linii. Zobaczcie, jaki jest wystrzał ceny na górę. Widzicie ten strzał? Zobaczcie, gdzie jest stochastik. Mamy trend wzrostowy, tak? A więc mamy pierwszą przesłankę. Trend jest oczywisty wzrostowy. Jest banda Bollingera. Wybijamy ją górą, zamykamy się powyżej. To jest bardzo istotne. To nie chodzi o to, żeby był knot, bo knoty mogą być tak jak na przykład tutaj. Zobaczcie. Są knoty i wybijamy tą świeczkę górą. Jest bardzo fajny ruch wzrostowy na bardzo dużej dynamice. Agresywne podejście jest takie, że jeżeli już tylko zamkniemy się powyżej bandy Bollingera, wchodzimy do góry. Natomiast podejście takie bardziej racjonalne, bym to tak nazwał, polega jeszcze na wybiciu świeczki. Ja takie preferuję podejście, ponieważ ja jestem skalperem
I też powiem, że nie jeden raz starałem się wchodzić agresywnie w pozycję i nie jeden raz rynek nie wybijał tej świeczki, zawracał i no niestety można się na tym dość mocno przyjechać. Ja nie lubię takiej sytuacji, dlatego zawsze staram się wchodzić po wybiciu danej świeczki. A więc to jest taki pierwszy przykład. Pojedziemy w lewą stronę. Zobaczymy, czy to jeszcze nie była jakiegoś poziomu FIBO. To może będzie też fajny przykład z poziomem. 127 tak średnio wygląda. Nie się, więc idziemy dalej. Tutaj dość fajna sytuacja, ponieważ chociaż tutaj tak naprawdę bym tego nie wyznaczył, sorci za błąd, bo nie wybiliśmy nowy doku, więc tej linii oporu bym nie poprowadził. Natomiast tutaj również mamy taką sytuację. I też zobaczcie, fajny przykład nieprzypadkowo wam tutaj pokazuję, ponieważ zobaczcie, że nie ma zasady co do godziny wybić. Zobaczcie, wybijamy Bollingera, zamykamy się powyżej, jest otwarcie kolejnej świeczki i wybijamy kolejną. Bardzo fajny ruch. I to jest charakterystyczne na takie fajne godziny typu 13:30, natomiast zobaczcie, tutaj mieliśmy to o 12:30. Już o 12:30 był narzucony nowy kierunek. Krzysztof, piszesz o złocie. No mam tutaj. Tutaj był taki fajny sygnał, tutaj mieliśmy zamknięcie, natomiast wybicie było dopiero tutaj, ale jak najbardziej reakcja rynku była bardzo fajna. Natomiast tutaj już jesteśmy dalej w zakresie tego Bollingera, natomiast to wybicie było i zobaczcie, w jaki sposób wygląda stochastik. Byliśmy tutaj, od tego momentu na dole powstał bardzo fajny młotek, zobaczcie jeszcze jaki jest tutaj fake. Powstaje formacja młotka, stochastik jest w strefie oczywiście mówię tutaj, w tak zwanej strefie wyprzedania i jest wybicie, ponieważ tutaj tym pnąciem wybiliśmy tą świeczkę i rynek zamiast do góry pojechał strasznie do dołu, ale zobaczcie, to też nie jest przypadek, bo zobaczcie z jakimi tutaj mamy do czynienia tendencjami rynkowymi. To jest silny trend spadkowy. Ja nie wiem, czy w ogóle tutaj nie zatrzymaliśmy po raz kolejny geometrii, o której ja dzisiaj rano pisałem na blogu. Zobaczymy, czy. No nie, tutaj nie było przetestowania tej geometrii, natomiast oczywiście rósł zgodny z trendem. Grzegorzu, ma czas polski Noble na platformie. Jak najbardziej jest to polski czas. Dobra, jeśli chodzi o Bollingera, jest ok. Myślę, że rozumiecie ten przykład. Oczywiście, słuchajcie, to nie jest żaden złoty gral, więc mam nadzieję, że na Epic Sparcie jutro nie pojawi się 10 tysięcy wpisów z bandami Bollingera i stochastikiem i dzisiaj handlujemy tylko na strzał stochastyczny. To jest tylko jedno z wielu podejść, więc musicie o tym pamiętać. Natomiast ja chcę tutaj też przedstawić może nawet bardziej zdrowe podejście do stochastika, bo ludzie są zafiksowani tym stochastikiem, RSI i tak dalej, innymi narzędziami. Natomiast to nie jest tak, że te strefy, tak zwane strefy, tak świetnie działają, bo pamiętajcie, jest też inne podejście. Będziemy teraz, wyczyścimy cały wykres, bo będziemy teraz patrzyli jeszcze na jakieś istotne poziomy. Natomiast tutaj z tej sytuacji ja troszeczkę odjadę w prawo, dlatego że tutaj praktycznie rynek jest troszeczkę zaburzony. Zobaczmy, czy tutaj mamy 161, ale wątpię.
Tutaj akurat bardzo fajnie zadziałał stochastik. Jeszcze w takich godzinach. Szukam tutaj fajnego przykładu, który mógłbym Wam pokazać z dobiciem do poziomu. No, zobaczymy, czy coś tutaj nam się uda. Znaleźć taki fajny książkowy przykład, abyście lepiej to zrozumieli. Może przejdę na Hajdynkę, to będę miał troszkę mniejsze wahania. Tutaj. No już więc mamy sesję azjatycką, jedziemy dalej. Musi uzbroić się w cierpliwość, dlatego że chcę tutaj też pokazać Wam fajną godzinę do tego. Więc chcę troszeczkę więcej tych przesłanek przedstawić, nie jeden przykład z jednym sygnałem, tylko ze wieloma. Tutaj nie mamy nic. Może nie będę się skupiał na poziomach FIBO, tylko... Przedstawię tutaj strefę. Pamiętajcie, że tutaj mieliśmy bardzo silny impuls spadkowy. Tutaj oczywiście doszło do zmiany tej tendencji. Natomiast jeszcze jakbyśmy nie widzieli tej strony wykresu, to jak najbardziej można domniemywać, że jest to kontynuacja tego impulsu spadkowego, bo pamiętajcie zawsze, jest większe prawdopodobieństwo na kontynuację trendu niż na jego zmianę, więc tutaj oczywiście musicie o tym pamiętać. I oczywiście mamy tutaj strefę ZZBA, więc strefę zmiany biegunów. Wielokrotnie rynek, strefa stanowiła wcześniej wsparcie, później opór. I tutaj również, zobaczcie, mogliśmy doszukiwać się strefy wsparcia odjazdu rynku do góry, natomiast tutaj było dość fajne zbicie. Ta świeczka to jest świeczka markująca. Zobaczcie, to było w okolicach godziny 13, a więc wtedy, kiedy liderzy wracali z tego tak zwanego lunchu, a więc tej przerwy na tak zwany lunch. I dość fajne zbicie ceny do dołu. Nieprzypadkowa godzina i dalej mamy spadki, mimo że stochastyki jest tutaj na dole, to mamy jeszcze dobicie ceny do dołu, więc wybijamy tutaj w ten sposób całą widoczną strefę. Jeszcze zgodnie z wcześniejszym trendem, natomiast wybicie już tutaj nowych szczytów. Oczywiście ten trend zmieniło i mamy jego oczywiście tutaj kontynuację. 13 marca dobicie do 161,8. 161,8. Powiedz mi, Zbigniewie, o jaki interwał masz na myśli? To wtedy znajdziemy te 161,8. H1 i powiedz mi, w jakim miejscu mam siatkę przesunąć? W prawo czy w lewo? Czy mówisz tutaj o tej sytuacji? Aha, od 3 marca, bo napisałeś 13 marca i myślałem, że ma być 13. Aha, napisałeś marzec, a my mamy już kwiecień, widzisz. Się zajechałem. Masz na myśli tę korektę? Od trzeciego jednak. Ja mam tutaj szósty, natomiast trzeci, chyba że mówisz o tej małej korekcie na niższym interwale czasowym.
No nie wiem, czy bym wchodził po też 161,8, bo mielibyśmy tutaj już trend wzrostowy. Natomiast dobicie było bardzo fajne do poziomu. Ta świeczka jak najbardziej jest bardzo fajna. Ja tutaj jeszcze widzę dywergencję, natomiast sprawdzę to na interwale 15. No tutaj ten stochastik tak też był na górze, natomiast on aż w takiej skrajnej pozycji nie był, więc tutaj też raczej jak ktoś by wszedł w tego longa i rynek mu zjechał do dołu, to za bardzo by nie płakał z tego względu, że ten stochastik tak ładnie był tutaj na górze, więc fajny przykład na 161,8, natomiast jeśli chodzi o samego stochastika, to tutaj on tak aż źle nie wyglądał. Dobra, przechodzimy do sesji pytań. Czy są jakieś pytania? To możemy jeszcze chwilkę porozmawiać. Tak jak mówiłem na początku, to nie jest żaden złoty dolar. Musicie o tym pamiętać, natomiast na pewno jest to skierowane całe dzisiejsze spotkanie do osób, które stosują stochastika i przede wszystkim stosują tego stochastika wyłącznie uwzględniając te tak zwane strefy wsparcia, przepraszam, strefy wyprzedania i wykupienia. Więc o tym musicie pamiętać, że tak naprawdę w mojej ocenie na rynku Forex lepiej działają te tak zwane strzały stochastyczne. Wiem, że jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, jedna godzina to za mało, żeby fajnie, kompleksowo przedstawić tę metodę. Natomiast polecam sprawdzić to, obserwować. Na pewno też swoje dzienniki inwestycyjne, jeżeli stosujecie stochastyka, możecie sprawdzić i zobaczyć, że te stop lossy, które mieliście, to naprawdę właśnie tam występował ten tak zwany strzał stochastyczny, że tak naprawdę był też inny sygnał. Mówimy oczywiście o sytuacji, kiedy tradujemy zgodnie z trendem, a więc mamy trend wzrostowy, czujemy się tych strzałów stochastycznych do wzrostu. Pytacie o webinar, tutaj Piotrek pyta dokładnie o webinar na temat poziomów Dinapolego. Dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowani, to jak najbardziej fajna tematyka. Więc mogę zrobić śmiało taki webinar, bo to jest też fajne połączenie, dlatego że też tradujemy zgodnie z trendem. Więc pamiętajcie, poziomy Dinapolego też są fajne, bo dobra, to mamy. Ja będę prawdopodobnie chyba 16 miał kolejny webinar. Więc wtedy będą. Tak, to jest 16, więc ja będę wtedy prowadził. Myślę, że też coś postaram się znaleźć interesującego na temat tych poziomów Dinapolego, czego nie ma w polskim internecie, że tak powiem, więc postaram się coś wynaleźć albo jakieś dodatkowe potwierdzenie. I myślę, że coś fajnego z tego uda mi się zrobić. Webinar o dzienniku. Tu musisz pisać na kontakt, będzie ten webinar się teraz znajduje, szczerze mówiąc, już nie wiem, czy rok nie minął prawie tego webinara. Dobra, słuchajcie, myślę, że trzeba kończyć, nie będę wam zabierał już z tego czasu. Tak jak mówię, w sprawie poprzednich webinarów piszcie na kontakt na opach bo tym stuli. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego ogarnąć, tych wszystkich webinarów, archiwizacji, też tym się nie zajmuję, więc nie wiem, gdzie one się dokładnie znajdują. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą aktywność. Powodzenia na rynku i pamiętajcie, ten strzał stochastyczny to nie jest złoty dral. To myślę, że wiele osób to zainteresowało i teraz troszeczkę posprawdza te wykresy, jak ten stochastik tak naprawdę działa. Możecie też oczywiście poszukać w internecie więcej informacji, wpisać strzał stochastyczny czy stochastik szaty i myślę, że bez problemu znajdziecie fajnych wiele informacji na internecie, czy też filmów na YouTubie. Powodzenia na rynku, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć Wam.